Hej, hej, witajcie, z tej strony Elir i ze mną oczywiście jest Mara. I witamy was na naszym podwórku. I dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat świnkowego wybiegu, wyprowadzania świnek na dwór. Od razu na wstępie powiemy, że w żadnym wypadku żadne smycze, żadne jakieś kulki spacerowe dla świnek, ani nic takiego, bo no, możemy zrobić w ten sposób tylko śwince krzywdę i w ogóle to nawet nie jest przeznaczone dla świnek tak naprawdę. Wbrew pozorom. Tak, wbrew zapewnieniom producentów. Tak, świnki mają bardzo słaby kręgosłup i takie wszelkie rzeczy, jakieś kulki spacerowe, jakieś smycze, jakieś takie duperele są w ogóle dla świnek nie. No w ogóle nie są dla świnek, tak? Zacznijmy od tego. Co natomiast nie oznacza, że świnki nie możemy wziąć na, powiedzmy, spacer. Jak to zrobić? No najlepiej jest mieć odrobinę własnego podwórka, gdzieś z własną trawą. I co? Co możemy powiedzieć na ten temat? No na razie ja gadam. No to zależy dużo od świnki. Wiem, że są osoby, które po prostu puszczają świnkę po ogródku, ale my byśmy nigdy w życiu tego nie zrobili z naszymi malcami, bo po prostu są nieprzewidywalni. Mogliby uciec, nie wiem, zaszyć się gdzieś, w ogóle coś takiego w naszym przypadku odpada. Przeważnie to ludzie gdzieś tam wyprowadzają, chociaż to też nie jest zasada, jakieś starsze świnki, które już tak dużo nie chodzą, które gdzieś tam potruchtają kawałek. No, musicie bardzo dobrze znać swoją świnkę i wiedzieć, czego się po niej spodziewać. Mówię, my byśmy się nie zdecydowali puścić ich wolno, bo prawdopodobnie gdzieś by się schowali, uciekli. Wolimy nie ryzykować. Tak, co natomiast nie oznacza, że nasze świniaki nie biegają, co właśnie czynią za nami. Chyba tego nie widać. Ale ja wam to pokażę, tylko uważajcie, będzie trzęsło. No jak widać, nasze świnki mają zrobiony specjalny wybieg dla świnek. O, właśnie, Funiek się wystraszył kamery, on nie będzie tutaj pozował w ogóle, co to jest. By się chyba schował się za budką, więc... Tak, by się za budką. Bardzo pokazaliśmy świnki na wybiegu. Tak, warto świnkom właśnie zostawić jakiś taki coś, żeby mogły się schować, kiedy poczują się zagrożone w ogóle. To nigdy nie zostawiajcie świnek samych, bez nadzoru, właśnie w takim wybiegu jak ten, bez przykrycia na górze, bez jakby dachu. Dlatego, że no, są różne koty, mogą się zakraść, jakieś ptaki. Także nie ma opcji, żeby zostawić świnki bez nadzoru w odsłoniętym wybiegu. My czasem, jak tak gdzieś tam świnki dłużej są na dworzu, zakładamy po prostu na górę koc, przypinamy go ze wszystkich stron spinaczami, żeby świnki były bezpieczne. Ale tak jak dzisiaj, no dzisiaj jesteśmy tutaj cały czas z nimi, więc po prostu obserwujemy, co się dzieje i nic się tutaj nie powinno złego wydarzyć. Tak. Jeśli chodzi... przelecimy przed Marą. Raz pół godziny będę ustawiał kamerę. Wybaczcie. Okej, jeśli chodzi o nasz wybieg, to jest on zrobiony w bardzo prosty sposób. Po prostu cztery metalowe takie bręciki znalazłem i kupiona jest siatka 5-metrowa. 1,5 metra na 5 metrów jest chyba, nie? To nie jest 1,5 metra, może 0,5 metra najwyżej. No, w każdym razie kupione to zostało w obi. Tak, w obi było to kupione. Taka zwykła siatka do takiego grodzenia. Cztery wbite pręciki. Nawet wam pokażę, jak to wygląda. Jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Tym razem samą klatkę. Jak widzicie, w którą stronę będzie to. Jak widzicie, są cztery pręciki wbite w ziemię i siatka jest po prostu okręcona wokół tego. A ja zaraz muszę tu wyrwać, bo widzę, że nam znowu mlecz wyrósł. Tak. A właśnie mlecze, uważajcie, ponieważ ten biały, to białe mleczko w środku w łodydze jest trujące, więc zaraz musimy się tu pozbyć tego kwiatka, chociaż świnki nie są na szczęście zainteresowane, ale też nie ma co ryzykować. Tak. Także uważajcie na rośliny, które rosną w obrębie tego wybiegu. Tak. Wybieg kosztował niecałe 50 zł.
Sama ta siarka kosztowała tylko tak naprawdę tam właśnie około 50 zł z tego, no co pamiętam. No i 2 godziny pracy. No i 2 godziny pracy, natomiast dla świnek jest to jak najbardziej wystarczający wybieg, tym bardziej, że one biegają z reguły w jednym, tak, w jednym miejscu, chodzą wycinają. Chodzą blisko gdzieś przy siatce, bo troszkę się jeszcze boją, może z czasem ospują się i będą biegać po całym wybiegu. Na razie są trochę zestresowane. No, ale tak to. To jest najlepszy i jedyny właściwie pomysł na wyprowadzenie świnki na spacer, przy czym jest to dobre dla świnek ze względu na to, że po prostu mogą sobie pohasać. Jeśli nie mają na przykład w domu wybiegu, no to taki wybieg na dworzu to jest naprawdę świetny pomysł dla świnki. Będzie mogła wyprostować te swoje małe stópki i gdzieś tam pobiegać. Natomiast jest to też dobry pomysł na zaoszczędzenie trochę karmy. Tak, karmy. Tak, no świnki sobie pojedzą, zresztą wiadomo, takie zielsko, oczywiście takie miejsce nie może być w żaden sposób nawożone jakimiś specyfikami. Tutaj ogólnie trawa u mnie na podwórku była nawożona, ale to jedno miejsce odgrodzone zostało nienawiezione, trawa jest naturalna. Unikajcie też, jeśli mieszkacie przy bardzo jakiejś ruchliwej ulicy, to raczej też taka trawa nie nadaje się do jedzenia dla świnek. My akurat mamy tutaj ulicę, ale taką osiedlową, naprawdę rzadko uczęszczaną, więc... No, więc ta trawa jest jak najbardziej, tak jak mówię i tak jak Mara tutaj mówiła, uważajcie na to, co rośnie wam w obrębie tego wybiegu. Jeśli chodzi o koszenie trawy... Zasadniczo nie ma z tym problemu, tak? Można to zdemontować szybko i wykosić trawę, aczkolwiek z drugiej strony, jak skosicie trawę na krótko, no to świnki nie będą miały co jeść, tak? No takie malutkie łodyżki. A świnki koszą bardzo ładnie, z tego co zauważyliście. Tak, tak. Świnki bardzo ładnie sobie dają radę ze skoszeniem. Ja powiedziałem, że jak będzie więcej pieniędzy, to zatrudnimy tutaj oddział świnek. Nie będę musiał w ogóle kosić podwórka. Znowu coś jedzie. Tak, to a propos tego, że droga jest nieuczęszczana. Także tak jak Mara mówiła, też uważajcie na to, co rośnie w obrębie. Jeśli chodzi z mojej strony o koszenie, to można gdzieś tam przyciąć, ale też nie jakoś za krótko, bo świnki nie będą miały co jeść. Natomiast po powrocie z wybiegu przejrzyjcie świnki, czy nie mają jakichś kleszczy, jakiegoś takiego robactwa, mrówek, takich rzeczy. I delikatnie możecie świnki tam, wiadomo, wytrzepać. Tylko... Wytrzepać? No. W sensie otrzepać im futerko z... Najlepiej je po prostu dobrze wyczesać. Albo właśnie miałem powiedzieć, że no, dobrze... Trzepanie to nie wiem, czy świnka... to jest dobry pomysł. To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale tak jak Mara mówi, no, wyczesanie będzie tutaj najlepszym pomysłem po powrocie. Broń Boże, nie kąpcie tych świnek zawsze po powrocie, bo to też zbyt często kąpanie świnek to też nie jest dobre dla ich zdrowia. Poza tym gdzieś tak rozgrzeją się na dworzu, później woda, może lepiej nie, jednak. Tak, także... Kąpanie to w ogóle jest też... Tak, może tak. Wspomnimy teraz, bo też chyba nie wspomnieliśmy, że właśnie kąpanie świnek to nie tak często, czyli nie wiem, raz w tygodniu to za często. My kąpiemy świnki raz na miesiąc, dwa, jak już naprawdę śmierdzą i są brudne. Tak. Tak jak Mara mówi, też za często kąpać świnek nie należy, bo to też jest niezdrowe. Jednak to jest chemia mimo wszystko. Świnki bardzo dobrze same dbają o swoją czystość, aczkolwiek tak jak Mara mówi, raz na miesiąc, chyba że jest naprawdę tragedia i nie da się wytrzymać, bo nasze świnki to potrafią, to je kąpiemy tam troszkę częściej, ale nie. No nie bez powodu, tak jak się ubrudzą. Tak, jak już naprawdę są brudne, to się je wtedy kąpie. One tutaj wycinają, widzę. Może teraz uda mi się wam pokazać. Pewnie zaraz się schowają. Funiek się obraził. Robimy przelot. Tu macie Marę z bliska. Robaki mnie obsiadają. Robaki. To cię wyczeszemy. Dobrze. Po powrocie.
No dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi chyba o świnkowy wybieg. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego wybiegu, to w miarę własnych możliwości też spróbujemy wam coś może podpowiedzieć, jeśli macie jakieś pytania. Właśnie, istotna kwestia. Świnki nie mogą zostać na otwartym słońcu, bo dostaną udaru. Tak samo jak nie mogą być wyprowadzone w sytuacji, kiedy jest za zimno. Słuchajcie, to jest bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o świnki. Świnki, jeżeli robicie wybieg, muszą mieć zacienione miejsce i taka świnka, jak jest zbyt gorąco bądź zbyt zimno, też nie może być wypuszczona na dwór, bo jednak jest futerko. Odnośnie długowłosych świnek, to już w ogóle to jest bardzo, trzeba tego przestrzegać. Krótkowłose troszeczkę można by to nagiąć, ale też raczej odradzamy. Długowłose świnki generalnie na lato można w ogóle długowłosem przyciąć futerko, żeby się nie męczyły, jak jest bardzo gorąco. Także jak tak, nie macie jakiejś klimatyzacji w domu czy coś i po prostu jest gorąco w pokoju, to śwince z długim futrem warto je przyciąć. Tak, natomiast tak jak mówię, świnki nie mogą pozostać na otwartym, że tak powiem, słońcu. Muszą mieć miejsce zacienione. Musi być to również miejsce przewiewne, chociaż na dworzu, to wiadomo, to miejsce będzie przewiewne tak czy siak. Natomiast jeśli chodzi o wybieg dla świnek, to warto też wiedzieć, czy grunt jest zimny, czy ciepły, czy mokry, czy nie. To też jest istotne, bo jednak te świnki od tego gruntu jest ciągnie chłodem. Jak jest za zimno, w sensie na dworzu będzie gorąco, ale wiecie, że na przykład dnia poprzedniego padało i ta ziemia będzie mokra i zimna, to też raczej darujcie sobie wyjście, tak powiedzmy, z rana. Raczej poczekajcie, aż ta ziemia troszeczkę złapie temperatury i trochę wyschnie. Generalnie taki sezon na wychodzenie dla świnek, powiedzmy, można powiedzieć, że od pogody, ale jest, powiedzmy, od połowy kwietnia do połowy października, tak mniej więcej, chociaż oczywiście zdarzają się różne anomalie pogodowe. W zeszłym roku chyba, nie wiem, 20 któregoś października był taki upał, że... Tak, że nasze świnki miały ostatni wypas. I to chyba by było tyle, nie? Może jak już powiedzieliśmy o gorącu i tak dalej, to jeszcze wspomnimy, nie wiem, czy mówiliśmy o tym, co można świnkom latem, kiedy właśnie jest gorąco nawet w domu, co można świnkom zafundować do klatki, to jest, możecie na przykład butelkę z zimną wodą włożyć do jakiejś skarpety, czy owinąć jakimś materiałem, żeby... Ale to już takie główne informacje podamy w następnym materiale. A w tym momencie będziemy się z wami żegnać. I co? I do zobaczenia następnym razem. Natomiast jeśli macie jakieś pytania odnośnie wybiegu, to tak jak wspomniałem, odsyłamy do komentarzy na dół. Trzymajcie się ciepło i na razie. Cześć.